Pomimo niesprzyjającej aury kilkunastu certyfikowanych producentów i wystawców żywności, rękodzieła i kosmetyków zaprezentowało swoje wyroby podczas kiermaszu wielkanocnego, jaki odbył się w stajni Rybnica. Chcemy, żeby oprócz tego, że życie takiej stajni jak u nas toczy się własnymi prawami, żebyśmy mogli też organizować i dostarczać dla innych możliwość prezentacji swoich produktów i pokazywania tego, co dzisiaj sami wyprodukują. Przyjęliśmy zaproszenie, jest nam bardzo miło. Jak zwykle promujemy haft zachełmiański i koszule zachełmiańskie. No i przyjechaliśmy też podziękować tym wszystkim osobom, które nas znają, a które nas wsparły w momencie, kiedy zbieraliśmy pieniądze na portalu Polak Potrafi na naszą starą remizę w Zachełmiu, do której zapraszam oczywiście. Ale Zachełmie to nie tylko jedyny w swoim rodzaju haft, ale także wyroby z ziół. Zachełmie znane jest z ziół, myślę, że coraz bardziej znane. Promujemy nasze wyroby zielarskie, nasze herbatki są już słynne. Dzisiaj jesteśmy w Rybnicy z takimi dwoma produktami, które na przedwiośniu udało się wykonać z naszych produktów. Mamy musztardę ziołową z oregano. Mamy również coś takiego, co nazywa się gąszcz staropolski. W składzie mamy czosnek niedźwiedzi, słonecznik, oliwę z oliwek, sól, pieprz. To są na pewno dwa produkty, które możemy wykorzystać w potrawach wielkanocnych. Świetnym pomysłem jest użyć takiego gąszczu do faszerowania jajek, a musztarda, wiadomo, może się przydać i do mięska, i do kanapki. Także zapraszamy, zachęcamy. Na kiermaszu nie mogło zabraknąć najważniejszego atrybutu świąt wielkanocnych, czyli pisanek. To jest w sumie pewien rodzaj kraszanki, czyli wyskrobywana farba, czyli najpierw wydmuszki gęsie są pomalowane, a później wyskrobuje tą farbę. No w sumie na taką wydmuszkę jedną, średnio gdzieś tak godzina, półtorej godziny roboty. Wspaniała rzecz na wyciszenie się przed świętami. Były także stoiska, na których prezentowano sztukę regionalną. Mamy tutaj kilka jakby nawiązań do tradycyjnej kultury z tego właśnie regionu, z Dolnego Śląska. Są to na przykład malowane serca, które na których po prostu przedstawiłam wzory zaczerpnięte z dawnego malarstwa ludowego z tych terenów, a mianowicie z mebli ludowych. Kolejny kiermasz z produktami regionalnymi odbędzie się w stajni Rybnica już 19 maja podczas ogólnopolskich zawodów jeździeckich.